Właściciele sklepów nie będą już musieli metkować każdego produktu. Wystarczy, że cenę podadzą na przykład na półce sklepu, tak aby klient nie miał wątpliwości, ile zapłaci przy kasie. Dla sprzedawców oznacza to niższe koszty, choćby związane z angażowaniem pracowników do metkowania towarów. Klienci natomiast korzystają na innej projektowanej zmianie. W sytuacji, kiedy cena będzie sporna, czyli na przykład przy kasie będzie ona inna, na półce inna, w katalogu jeszcze inna, to w każdej takiej sytuacji sprawa ma być rozstrzygana na korzyść klientów. Z kolei przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek przepisu związanego z informowaniem klientów o cenach będą surowiej karani niż dziś. Obecnie kara wynosi do 5000 euro, po zmianie 20 tysięcy euro, czyli podobnie. Jednak jeżeli trzykrotnie w ciągu roku nie dopełnią obowiązków informacyjnych względem konsumentów, wówczas inspekcja handlowa będzie mogła ich ukarać karą sięgającą nawet 40 tysięcy złotych.